Cześć, ja jestem Cydy i zapraszam was na materiał z gry Minion Masters. Jest to gra, którą ciężko trochę opisać, ponieważ jest to trochę połączenie moby z karcianką i z tower defense'em. Połączenie, które działa świetnie. Sam pograłem kilka godzin i no gra jest piekielnie wciągająca i bawię się świetnie, mimo że nie idzie mi może zawsze najlepiej, o czym może świadczyć moja ranga. Bronz 3. Co nie jest najgorszą rangą, zaczyna się w grze w drewnie, potem jest metal bodajże, nie jestem pewny jaka jest druga ranga, potem jest brąz, pewnie srebro, złoto i chyba najwyższa ranga to ranga mistrzowska. Gra jest na chwilę obecną w bardzo wczesnym dostępie, ale mimo tego, że jest właśnie we wczesnym dostępie, to jest niesamowicie rozbudowana. Update'y wychodzą co kilka dni, graczy grających w nią jest niesamowicie dużo, więc znalezienie meczu rzadko kiedy trwa więcej niż 5 sekund. I gra jest niesamowicie skomplikowana i rozbudowana jak na tak wczesną wersję. Postaram się w tym materiale ale mniej więcej wytłumaczyć wszystkie elementy gry, ale jest ich tak dużo, że będzie to trudne, więc ogólnie chodzi w grze o to, że budujemy talię kart i te karty używamy na arenach, więc załaduję sobie tutaj powtórkę jednego z meczy, które grałem wcześniej, jakiś mecz znajdźmy tutaj, który trochę trwa, żeby mieć czas, żeby to właśnie mniej więcej wytłumaczyć, więc mecze są, rozgrywają się jeden na jednego na dosyć małych arenach. Tutaj widzimy bazę, na której stoi bohater. Baza ma 3000 życia i nie możemy pozwolić, żeby przeciwnik nam tą bazę rozwalił. I na bazie mamy naszego bohatera, którego wybieramy jednego z wielu, tak? Bohater ma różne umiejętności. Tutaj na przykład gram wojownikiem, który tutaj strzela z łuku. I tutaj mamy pasek doświadczenia. Z czasem, gdy zdobywamy doświadczenie, zdobywamy różne umiejętności, na przykład po zdobyciu pierwszego takiego kółka nasz bohater zdobywa umiejętność długiego strzału, więc może on strzelać nie tylko na obszarze naszej areny, ale również może strzelać bazę przeciwnika czy arenę przeciwnika. Tych umiejętności jest dużo i każdy bohater ma inne, każdy bohater jest inny. Na przykład gość tutaj gra gościem z miniganem, więc strzela bardzo szybkimi pociskami na bardzo bliski dystans. Kolejna rzecz, którą tutaj widać, są miejsca, które łączą część areny przeciwnika z częścią moją. Są to mosty. Te mosty, główna ich rola jest taka, że ten, kto most kontroluje, zdobywa dużo szybciej doświadczenie. Doświadczenie jest ważne, ponieważ odblokowuje nam różne bardzo, bardzo fajne umiejętności. Na przykład podwójny atak dla naszego bohatera. Mosty też pozwalają na modyfikację niektórych rzeczy, więc na przykład jest bohater, który po zdobyciu odpowiedniego poziomu będzie nieśmiertelny, nasza baza będzie nieśmiertelna, jeśli będziemy kontrolować oba mosty. Jest na przykład karta, którą tutaj widać, Last Stand. Jeśli nasz przeciwnik kontroluje oba mosty, to ta karta przyzywa 8 wojowników zamiast 5, gdy przeciwnik nie kontroluje obu mostów. Więc takie są podstawy tej gry, tak? Przejdźmy teraz do... czy coś jeszcze ważnego jest na interfejsie? Tutaj mamy pasek many. Many po prostu zdobywamy cały czas. Czym mecz trwa dłużej, tym tej many zdobywamy szybciej. Ale tak samo my zdobywamy oczywiście tą manę szybciej, jak i przeciwnik zdobywa manę szybciej. Tą manę wykorzystujemy, żeby oczywiście używać naszych kart. Koło każdej karty widać, ile ona wymaga many. 3, 4, 6, 7 i tym podobne. Kart rodzaje są 3. Są karty czary, tak? Na przykład tutaj czar, który daje nam 100% obrażeń naszym minionom, naszym sługusom, czego chyba zaraz użyję. Powinienem to dawno temu użyć. Nie wiem, czemu tego nie używam. Użyłem to? A nie. Nazbierałem sobie na czar, który wysyła piorun, który niszczy przeciwnika. Dobra, drugi rodzaj kart to budynki. Budynki, jak na przykład wieżyczka, która strzela w przeciwnika. Budynki, jak na przykład budka strzelców, z której co kilka sekund ktoś wychodzi strzelec, tak? Więc mam nadzieję, że podstawy rozumiecie. Gra jest tak skomplikowana, tak dużo jest elementów jej do ogarnięcia, że no. Więc jedną z rzeczy jest to, że w grze są misje dla pojedynczego gracza, ale mimo, że są to, nazywają się one wyzwania solo?
to one wyzwaniem nie są. Nawet na poziomie eksperckim jest to wszystko banalnie proste, ale warto je przejść, ponieważ możemy za to zdobyć dużo waluty growej i odblokować sobie różne karty. Ale jest to coś, co zrobi się raz i nigdy się do tego nie wraca, ponieważ jest to zbyt proste i nie warte grania na chwilę obecną. Druga opcja to oczywiście granie rankingowych meczy 1 na 1, co pokazałem przed chwilą na powtórce. Tutaj mamy Wieżę Mocy, czyli tej gry odpowiednik na skrzynki, które możemy sobie otworzyć, więc możemy te skrzynki kupować albo za rubiny, które są walutą, którą się kupuje, tak myślę, za realną kasę. Ja z wersji premium mam ich 3000 czy 2500, miałem coś takiego. I możemy... Właśnie możemy też za normalną kasę, której bardzo dużo się w grze zdobywa, za złoto. Złoto zdobywa się za zdobywanie levelów, czy po prostu za wygrywanie, przegrywanie nawet mecze zdobywa się trochę tego złota. Więc za to, za 1000 takich monet możemy kupić token mocy. I takie tokeny, no to są po prostu skrzynki, tak? Cała kasa wydana, no i w tym momencie możemy tutaj przejść i taki token mocy, no taką skrzynkę po prostu otworzyć. I toczy się koło fortuny, możemy to przyspieszyć i wylatuje nam na przykład karta. Tutaj wyleciała karta, którą już miałem, więc jeśli no, wyleci nam powtórka, to ta powtórka zamienia się na monety, na szardy. Te szardy wykorzystuje się do kraftowania kart. System taki trochę kojarzący się z Overwatchem, jeśli chodzi o no właśnie otwieranie skrzynek i kupowanie rzeczy. Jest na przykład tutaj. Otworzyliśmy sobie skrzynkę, w niej czarna dziura. No i jest to typ czaru, jego rzadkość. No, czyli jaką mamy szansę na to, że go znajdziemy. Ilość many. No i co on robi, tak? Obszar, więc na 5 powiedzmy, no na jakiś tam obszar, 5 to chyba dosyć duży. Ten czar działa i zabiera on przeciwników do czarnej dziury. I po kilku sekundach, po 7 sekundach z tej czarnej dziury przeciwnicy wychodzą, więc przez 7 sekund przeciwnicy są nieaktywni. Fajna karta, muszę przyznać. Otworzymy sobie jeszcze pozostałe. Disruptor Puffsy. Co oni robią? Są to miniony zwykłe. Takie maluszki nie atakują przeciwnika, ale mają różne bonusy. Są takie puffy, które mogą leczyć naszą bazę. Puffy, które mogą dawać nam manę. Albo w tym wypadku sprawiają one, że dwie karty przeciwnika wymagają o 2 więcej many, więc po prostu sprawiają, że utrudniamy życie dla przeciwnika. I puffy właśnie działają, jeśli stoją na moście, o których mówiłem wcześniej. Więc, czy mamy jeszcze jakieś tokeny? Ja ich chyba sporo kupiłem. Więc jeszcze jeden możemy sobie otworzyć. W tym wypadku po prostu trafiliśmy na szardy, czyli no po prostu walutę gry. Więc, chyba najważniejszy element gry to tworzenie talii kart. W grze jest kart 70. Ale w naszej talii możemy mieć zaledwie 10, więc musimy mieć taką talię, która będzie odpowiednio zbalansowana i nieważne jakiego bohatera będzie miał przeciwnik, nieważne jakie karty będzie miał przeciwnik, będziemy mogli go skontratakować, nieważne co będzie miał. Są miniony, które mogą latać, są takie, które chodzą po ziemi. Są takie, które mogą atakować tylko przeciwników latających, są takie, które mogą atakować tylko przeciwników, którzy chodzą po ziemi. To jest jedna z rzeczy, które warto mieć na uwadze. Są postacie, które zadają obrażenia obszarowe, więc jeśli przeciwnik wyśle na nas hordę takich gości, no to jeden strzał rozwali całą hordę. Ale jeśli przeciwnik będzie miał jakiegoś tytana, wielkiego golema, no to taki atak obszarowy mu zupełnie nic nie zrobi. Są postacie, które atakują na daleki dystans, które strzelają w przeciwnika. Są takie, które atakują tylko na bliski dystans. Są takie, które atakują szybko, są takie, które atakują bardzo powoli, są takie, które mają mało życia, są takie, które mają dużo życia. Możemy kliknąć sobie na daną kartę, żeby zobaczyć dokładnie, co ona robi. Na przykład tutaj, Undying Skeleton, czyli szkielet, który po tym jak zginie, się odradza. Karty są bardzo ciekawe, każda z nich ma jakiś taki ciekawy pomysł na siebie. I mam nadzieję, że mniej więcej to wszystko wytłumaczyłem. Tutaj są sloty, więc możemy mieć kilka talii dostępnych naraz i po prostu jeden mecz grać taką talią, inny mecz grać inną talią. No i tutaj mamy crafting, więc za szardy możemy po prostu karty tworzyć, jeśli jakaś karta nam się podoba, a jej nie posiadamy.
ale to możemy po prostu sobie ją najzwyklej na świecie stworzyć. Zapytacie, dlaczego tak to tłumaczę powoli, dlaczego spędzam tyle czasu w menu i tak dalej. Bo mecze w grze są niesamowicie dynamiczne i no mecze trwają średnio 2 minuty i przez te 2 minuty cały czas się coś dzieje. W grze jest jeszcze sklep, możemy kupować te tokeny, możemy kupować różnych mistrzów, mistrzów areny, którzy właśnie są tymi no mistrzami, którzy stoją na naszej bazie i no mają różne swoje właściwości. Możemy tutaj kupować arenę, ale tak mi się wydaje, jestem niemal pewny, że areny tylko i wyłącznie są efektem wizualnym, takim jakby skinem dla nas, który sprawia, że ładniej nasza arena wygląda, ale nie sprawia to, że jesteśmy mocniejsi. Tak niemal jestem pewny. No i możemy kupować rubiny za realną kasę. Kto by to robił? Nie jest to potrzebne zupełnie. No i jeszcze takie małe rzeczy. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy zagrać ze znajomym mecz 1-1. Jest taka opcja. Głupie by było, jakby jej nie było, ale no jest i to oczywiście ważne. Za każdy level mamy różne rzeczy do odblokowania. Zwykle jest to kasa, czasem właśnie szardy te, czasem te kryształki, czasem jakaś arena. Różne ciekawe rzeczy, które sprawiają, że chce się grać dalej i tak dalej. Jest ranga, którą się zdobywa za wygrywanie meczy, którą się traci za przegrywanie meczy, oczywista rzecz. No i też rzecz, która jest bardzo typowa, ale dobrze, że jest, czyli daily challenge, jak na przykład zagrać mecz ze znajomym, za co zdobywamy no właśnie kasę, walutę grową. No i coś, co mi się bardzo podoba, to to, że po meczu możemy zawsze sobie mecz obejrzeć bez problemu na powtórce. To chyba wszystko, o czym chciałem powiedzieć, mam nadzieję, więc weźmy sobie Stormbringera, czyli chyba mojego ulubionego bohatera i w końcu zagrajmy mecz. Ale wierzcie mi, że na meczu dzieje się po prostu zwykle chaos totalny i nie dał rady bym grać i gadać i w ogóle, no, ciężko by było. Więc, zwykle moja taktyka na początek meczu to poczekać na pierwszy ruch przeciwnika. A w ogóle tak, z talii 10 kart zawsze losowane są 4 karty, których możemy użyć. Więc, przeciwnik kontroluje dwa mosty niestety. Więc postaram się teraz... ci goście nie potrafią atakować latających przeciwników, to źle. Ale ja mam coś takiego. Czar za 4. Jest to czar, który pozwala zniszczyć jedną losową jednostkę przeciwnika, ale przeciwnik miał tylko jedną jednostkę, więc zniszczyliśmy tą jedną jednostkę jego. Wyślijmy sobie puffa. Jest to zielony gość, który jeśli stoi... Znaczy zielony, no świeci się na zielone. Jeśli stoi na moście, też ci wyślę armię. Jeśli stoi na moście, to regeneruje się nam życie naszej bazy. Gość ustawił sobie wieżyczkę. Wieżyczka generuje po prostu najzwyklej na świecie różnego rodzaju jednostki. Kolejną wieżyczkę. Budynki mają to do siebie w tej grze. Wyślijmy granatnika, bo jest dobry na takie rzeczy. Gość ma dużo budynków. Budynki mają to do siebie, że nawet jeśli ich nie atakujemy, to one ciągle tracą zdrowie, więc możemy je, powiedzmy, przeczekać. Same budynki ma. Pierwszy raz widzę kogoś, kto by coś takiego robił. Weźmy coś takiego. Ciekawe. Naprawdę jeszcze nie spotkałem się z taką talią. Postaram się teraz po prostu gościa zniszczyć, robiąc coś takiego. Czar, który daje nam podwójne obrażenia, żeby właśnie jego bazę zacząć atakować. I to działa. Okej, okay, po prostu koniec. Czy coś z tego rozumieliście? Mecz trwał 1,5 minuty i działo się przez te 1,5 minuty bardzo dużo i to jest urok tej gry. Bardzo szybkie mecze. Cały czas tak naprawdę możemy grać, ponieważ rzadko kiedy na przeciwnika czekamy więcej niż 5 sekund, tak? Tyle osób w tą grę gra. Ponieważ no, można zarejestrować się na stronie twórców i dostać kluczyk, tak? Znaczy mieć szansę na kluczyk, tak? Obawiam się, że jest to strasznie chaotyczne. Ale mam nadzieję, że ma to w miarę sens. Poszukajmy kolejnego meczu. Coś długo trzeba czekać, całe 10 sekund. A jak widzicie, średni czas, czy czas przewidywany, to 4 sekundy, więc to jest rzadkość, gdzie trzeba czekać na mecz 15 sekund. I dzięki temu, że mecze są bardzo szybkie i dynamiczne, no tak sobie skończy się meczek, to zagram jeszcze jeden. No to jeszcze jeden zagram. Okej, okay, gość wysyła 2. Niestety nie mam mojej ulubionej karty, więc
nie muszę nic robić w tym momencie, ponieważ mój tutaj bohater, mój mistrz, po prostu ich zniszczy dwoma strzałami. Ja trochę życia przy tym stracę, ale te 200 życia mnie strasznie nie martwi. Mam okropne karty. Nic mi z tego nie pasuje. Wyślę tego gościa, żeby mi leczył moją bazę. Czekam, aż zniszczę łuczników, ponieważ teraz coś, co wysłałem. Ojajajajaj, nie pasuje mi to wszystko. Wyślijmy armię na tą stronę. To są goście, którzy potrafią ogłuszyć przeciwnika. Nie zadają praktycznie obrażeń, tak, ale sprawiają, że przeciwnik po prostu stoi w bezruchu, więc jeśli przeciwnik ma kartę, która... Jeśli przeciwnik ma dużą postać jakiegoś tytana, to możemy go po prostu unieruchomić na długi czas. Co tu zrobić? Oni lecą, oni są dobrzy. A ja mogę sobie tutaj postawić granatnika, który zginie. Nienawidzę tego gościa. Jest to karta, która sprawia... Ajajaj. Źle to idzie, bardzo źle to idzie, bo mam beznadziejne karty. Wyślijmy armię. Wyślijmy szkieleta. Wyspa ogłuszających. Zobaczymy, jak to będzie. O czymś chciałem powiedzieć. Tak, nie lubię takich gości, bo oni wybuchają. I ten wybuch po prostu zabija wszystko. I ciężko cokolwiek przed tym robić. Wysyłam laser, ale ten mecz jest już ogólnie rzecz biorąc przegrany. Gość zniszczył mnie kompletnie. A ja nie wiedziałem, co zrobić. Kompletnie mi karty nie przypasowały. Cały czas dostawałem czary. I nie dostawałem minionów, tak? Nie dostawałem kart, które by mogły walczyć z przeciwnikiem. Znaczy, w 100% jest to wina oczywiście. Trochę szczęścia, ale trochę tego, że moja talia może jednak trochę dobra, za dobra nie jest. Ale cóż. Przegraliśmy, ale trwało to półtorej minuty, więc możemy zagrać sobie jeszcze jeden szybki meczyk. Okej, okay, taki sam bohater. Z jakiegoś powodu mam mięso na awatarze. Może lubi. Okej, okay, fajne karty. Znaczy, czy fajne? Myślę, że zostawię mu taką armię, bo gość, którego on wysłał, to... skontrował mnie. On wysłał gościa, który nie atakuje nic poza budynkami, więc na spokojnie mogę go powoli sobie poatakować. Myślę, że mój bohater się nim zajmie. Albo nie. Okej, okay, utrzymałem się. Gość niestety posiada dwie bazy. Ale... Okej, okay, ominąłem tych gości. Mój bohater się nimi zajmie. Albo ja się nimi zajmę. Bo taki strzał z granat... no, wybuch bomby. No, dwa wybuchy bomby i go nie ma. Okej, okay, robię coś takiego. Daję podwójne obrażenia sobie. I... olewają tego, co lata. Jeszcze raz. A, zabrakło 40 punktów życia dla przeciwnika. Raz go strzel. Okej, okay. Ja mam coś takiego, co nazywa się laser. A wiecie, co laser robi? Zadaje 400 obrażeń. A co to oznacza, że przeciwnik zostaje pokonany? W meczu tyle się dzieje, że ja nie nadążam cokolwiek gadać i się gubię strasznie. Myślę, że jeszcze jeden meczek możemy zagrać. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay. Więc gość ma tego gościa z Gatling Gunem, z miniganem, i on tutaj będzie cisnął. Ale... no to będzie ciekawe, ponieważ wystawimy moją armię wojowników na jego wajnie... wajnie. Na jego armię małych minionków, którzy nie mają żadnej szansy. Więc ci goście też skuszą, bardzo małe obrażenia robią. Nie ma sensu się leczyć, ponieważ mamy pełne zdrowie. Myślę, że to będzie udany meczyk. Wyślijmy szkieleta. O, okej. Okay. Też wyciągnął tutaj granatnika, więc dużo obrażeń mi to zadało. I wyciągnął meteora. Meteor jest czarem, który po prostu zrzuca meteor z góry. Tak? I zabija, zadaje duże obrażenia na danym obszarze, więc ładnie zrobił. Ładnie to zrobił. Ale ja teraz mu wyślę
trzy smoczki, które potrafią zniszczyć bazę przeciwnika w sekundę. Ja tu mu zniszczę wieżyczkę laserem. To może być koniec. To może być koniec, bo zaraz szkielet nawet nie musi się zregenerować, mój szkielet, ponieważ to już jest, to nie jest koniec, ale ja teraz biorę ręce z klawiatury, ponieważ ufam, że mój szkielet, chociaż no właśnie, ufam, że mój szkielet wstanie z zagrobu i bazę przeciwnika zniszczy. To by było na tyle. Wybaczcie, że to było tak chaotyczne, ale gra jest okropnie, znaczy okropnie. Mam to na myśli jako pozytywną stronę tej gry. Niesamowicie dynamiczna i dzieje się strasznie dużo, strasznie szybko. Dzięki czemu gra się w tą grę tak przyjemnie. To fakt, że mecze trwają półtorej minuty zwykle, jest czymś, co sprawia, że gra się nigdy nie nudzi, że okej, przegrałem mecz, zostałem zniszczony. Co z tego? Straciłem minutę tylko na tym, teraz mam szansę, żeby w ciągu następnej minuty wygrać i zniszczyć kogoś innego. Fajne, fajne. Gra mi się bardzo podoba, nie wiem, czy udało mi się to pokazać na tym filmie. Jeśli chcecie w nią zagrać, znajdziecie w opisie link do strony Steamowej, gdzie gra kosztuje 20 euro, więc to tak... Nie wiem, czy warto, ale możecie też zapisać do darmowej wersji, może uda wam się dostać kluczyk. No i oczywiście w przyszłości, mam nadzieję, niedługiej gra będzie po prostu najzwyklej na świecie darmowa dla wszystkich. A moim zdaniem zapowiada się świetnie i myślę, że będzie z tego coś większego. To tyle. Jeśli chcecie więcej filmów z tej gry, to dajcie znać, bo moim zdaniem nie daję rady trochę komentować, gdy tyle się dzieje, ale bawię się w tej grze fenomenalnie, więc jeśli chcecie, to będzie, jeśli nie, to nie. Do zobaczenia i cześć.